Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj spotykamy się w małym, krótkim, informacyjnym filmiku na temat tego, na temat zmian na kanale, jakie się będą działy. To jest plan na to, co będzie się działo na najbliższy czas. To znaczy, mieliśmy mieć Sekiro od poniedziałku do piątku i Kotora codziennie. Oczywiście są też streamy, na które wszystkie zapraszam, kiedy i dokładnie i o której, i nawet jaka gra. Mamy zaznaczone na banerze kanału po lewej stronie od naszego logo, także tam jest informacja o streamach. Natomiast jeżeli chodzi o odcinki, to będzie mała zmiana, ponieważ Sekiro ogólnie to jest gierka taka wyzwanie. To nie jest gra, w którą się gra dla relaksu, no chyba że już się umie w nią grać, to wtedy tak, ale do nagrywania jest dosyć ciężka moim zdaniem, ponieważ zajmuje trochę czasu, żeby się nauczyć wszystkich bossów, których musimy pokonać. To nie jest tak, że siadasz i nagrywasz odcinek półgodzinny i on się nadaje do tego, żeby go pokazać ludziom. Tak niestety nie jest, ponieważ jest sporo prób tego, żeby się nauczyć zrozumieć przeciwnika, co oczywiście jest na ogromny plus tej gry. To nie jest gra dla relaksu, tylko to jest gra wyzwanie, także jeżeli szukacie wyzwania w grach komputerowych, no to jest gra idealna dla was, ale jeżeli jesteście, jeżeli macie ochotę może na coś, proszę ja was, relaksującego, coś miłego i przyjemnego, no to raczej nie, niestety, moim zdaniem. No i też ciężko się to nagrywa, moim zdaniem, więc nie jestem w stanie po prostu od poniedziałku do piątku 5 odcinków zawsze wam dostarczyć, ponieważ nagrywamy Kotora też, ponieważ robimy streamy i ponieważ jest też życie prawdziwe, niestety, czy też stety. Więc zrobimy małą zmianę, ale żeby nie było. Zmiana wygląda tak, cały czas jest Kotor, oczywiście klasyki są codziennie u mnie na kanale, zawsze jest jakiś odcinek z gry klasycznej, starego jakiegoś dobrego wypasa, także to mamy codziennie. Potem od poniedziałku do piątku będzie Tyranny, czyli gierka, która też niedawno wyszła, parę lat temu dosłownie, więc to jest ta z nowszych gier mimo wszystko, i jakiś taki dobry RPG, którego klasyczny w sumie w zasadzie, w swoim wykonaniu, w którego jeszcze nie graliśmy u mnie na kanale, więc czas być tym złym w grach RPG klasycznych. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także od poniedziałku do piątku będzie Tyranny i to będzie nie od teraz, nie od tego poniedziałku, tylko to będzie od 13 maja zaczynamy serię Tyranny. Od poniedziałku do piątku będą odcinki. A jeżeli chodzi o Sekiro, Sekiro natomiast będę nagrywał wam tak, żeby był na weekend, to znaczy w sobotę i w niedzielę będą odcinki. Oczywiście postaram się nagrać w międzyczasie, także Sekiro w zwyczajny sposób schodzi na trzeci plan. Był na pierwszym planie, miał być na pierwszym planie jako gra nowa, którą chciałem wam pokazywać jak najwięcej, ale sposób, w jaki się w nią grało mi, zajmuje po prostu czasu i to jest normalne. Każdy, kto gra w tą grę, to nigdy nie przechodzi jej na pierwsze kopyto, chyba że jest to jakiś wyjadacz Dark Soulsów i tak dalej, no to może wtedy. Także za pierwszym razem tego się nie da nagrać, to po prostu trzeba tych przeciwników się nauczyć i tak dalej, więc to jest oczywiście, powtarzam, plus tej gry, to jest dobra gra. Ale nie jestem w stanie wam nagrywać 5 odcinków tygodniowo, więc postaram się nagrać na weekend po jednym odcinku przynajmniej. I tym bardziej, że gierka w zasadzie nie potrzebuje wiele więcej, to będzie Sekiro z pierwszego planu schodzi na trzeci plan, to znaczy to będzie taki, w weekend dostaniecie jakiś bonusowy odcinek z Sekiro, gdzie tam rozwalam jakiegoś bossa, nie? Jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć, jak mi poszło, no to spoko. Gra też nie jest jakaś wybitnie, wydaje mi się, długa, tam jest później masz Game Plus, Game Plus Plus i tak dalej, ale tego raczej nie będę przechodził, po prostu zakończę ją. To będzie koniec serii, co nie? Nie będę jej maksował, nie będę zbierał platyny ani z tych rzeczy. Zobaczycie każdą walkę z bossem, jaka jest w normalnym trybie możliwa, plus pomiędzy jakieś tam ekspienie, zbieranie, no i oczywiście fabuła. Także Sekiro sobie będzie szło powolutku, co weekend jakieś 2 odcinki postaram się nagrać, jeżeli nie zajdzie mi za bardzo za skórę. I tak jak mówię, codziennie Kotor, od poniedziałku do piątku Tyranny, od 13 i na weekendy Sekiro. Mam nadzieję, że ten plan wypali. Zapraszam do wspólnej zabawy.
także subskrybujcie, komentujcie filmiki, macie jakieś pytania, zadawajcie je też tutaj w komentarzach może, albo wpadajcie na streama i pytajcie tam bezpośrednio, bo streamujemy 3-4 dni w tygodniu. Gothic 3 na tą chwilę, na przemian z Iconoclasts, ale coś czuję, że 28 maja wychodzi Oxygen Not Included od Clay Entertainment, które jest twórcą Don't Starve. I podejrzewam, że najwyższa pora by była wtedy, żeby sobie zagrać w to na streamach, zamiast jakiś tam gierek indie, którym jest właśnie Iconoclasts. Więc jako, że czekamy po prostu na premiery tych gier, które miały wyjść, one jeszcze nie zostały zapowiedziane dokładnie, dlatego gramy sobie w Gothica 3 i w gierki indie, a teraz jak wychodzi Oxygen Not Included, no to zamiast tych gierek indie mamy gierkę, w którą moglibyśmy pograć, więc to się prawdopodobnie wydarzy, więc na streamach będzie Gothic 3 na przemian z Oxygen Not Included, kiedy on wyjdzie. Także zapraszam do wspólnej zabawy, zostawcie po sobie łapki w górę, subskrybujcie i bawmy się wspólnie i do zobaczenia już wkrótce, mam nadzieję, na żywo i nie tylko. Na razie.